5, 4, 3, 2, 1, słyszę w słuchawce, że jesteśmy. Agata Szczebyło i Alicja Baska. Be Strong i Medycyna Stylu Życia. Polskie Towarzystwo. Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Dziewczyny powiedziały mi przed chwilą poza kamerą, że jesteśmy równolegle z panem dyrektorem, który właśnie w części oficjalnej prowadzi swój wykład merytoryczny, a my w części praktycznej. Dwa hasła, medycyna stylu życia i Be Strong. Medycyna stylu życia to? To prewencja, ale też leczenie chorób zależnych od stylu życia za pomocą modyfikacji stylu życia. Okej, okay. I też medycyna kulinarna to chyba inny bardzo ważny temat. Tak, wykorzystanie w praktyce tej wiedzy żywieniowej, którą mamy, przekładanie ją na te aktualne rzeczy, które w kuchni wykonujemy, czyli mówienie o jedzeniu nie na zasadzie mówienia o poszczególnych składnikach pokarmowych, witaminach, minerałach, tylko aktualnie pokazywanie, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystywać, tak żeby służyła naszemu zdrowiu. No właśnie, bo ludzie nie jedzą witaminy C, witaminy E i witaminy D, tylko jabłka, gruszki i bataty. Dokładnie tak, więc potrzeba tej praktyki, którą będziemy dzisiaj z Agatą uskuteczniać. I jeszcze a propos praktyki, to koniecznie muszę wspomnieć o jednej rzeczy, bo my mówimy dzisiaj o kuchni dla planety, czyli takiej kuchni, gdzie tego mięsa będzie mniej. Skoro mniej mięsa, to więcej strączków, skoro więcej strączków, to Be Strong. Co to jest Be Strong? Jedzmy więcej strączkowych. Po prostu dla każdego więcej strączkowych w codziennym jadłospisie, w codziennym menu, właśnie po to, żeby więcej białka pochodzenia roślinnego pozyskiwać zamiast tego pochodzącego od zwierząt. To jest kierunek planetarny jak najbardziej. To jest skromny człowiek, a ja subtelnie chciałem ulokować jej profil na Instagramie, bo jest naprawdę bardzo fajny. Cała masa wspaniałych grafik i super ciekawych informacji. Be Strong na Instagramie. Be Strong, tak jest. Agata i Alicja, zostawiam je, bo muszę wam powiedzieć, że najbardziej ambitny line-up, taki rozkład jazdy kulinarny z wszystkich dzisiejszych prowadzących, to mają właśnie dziewczyny. Chyba z 5 różnych rzeczy będą przygotowywać. Także śledźcie je uważnie, bo jak same powiedziałeś, one są proste, ale naprawdę jakby w prostocie jest cała mądrość. Także dobrej zabawy, trzymam kciuki i dzięki. Widzimy się niedługo na rozmowie z dziewczynami z Centrum Dietetycznego Online. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy Grzegorz za piękną zapowiedź. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że możemy być na Narodowym Kongresie Żywieniowym i o diecie planetarnej opowiedzieć. Opowiemy, obie jesteśmy gadułami z zacięciem dydaktycznym, a że line-up mamy dość ambitny, więc będziemy nawzajem się pilnowały, żeby za dużo nie mówić. Ale troszkę oszukujemy dzisiaj, bo nie wszystko, co będziemy Państwu proponować, będziemy robić od podstaw i o tym też będziemy opowiadać. Więc może Agata, opowiedz, co my dzisiaj w ogóle przygotujemy? Na dzisiaj mamy propozycje śniadaniowe, kanapkowe, pasty kanapkowe z bohaterami, czyli nasionami roślin strączkowych. Zrobimy pastę z fasoli białej, czerwonej, ale nie tylko, bo będziemy używać też ciecierzycy, ale również nasion, orzechów, pestek, czyli tego bogactwa roślin i świata roślin. Ja myślę, że już zacznę działać. Pierwsza rzecz to pasta z białej fasoli, z cebulą, makiem i jabłuszkiem, więc ja już kroję i przygotowuję. A ty, Alicja, wspomniałaś i wspomnieliśmy tutaj dieta planetarna. Może coś więcej o tym powiemy. No tak, dzisiejszy kongres jest poświęcony w zasadzie zagadnieniu diety dobrej dla planety i tutaj mając na myśli dietę dobrą dla planety, my mówimy tak naprawdę o takim koncepcie diety planetarnej, który pojawił się po raz pierwszy pod hasłem diety planetarnej w raporcie opublikowanym na łamach The Lancet, czyli jednego z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych. I tam mówi się o tym, że najbardziej optymalna dieta zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla naszego środowiska, to jest dieta, która w głównej mierze opiera się właśnie na produktach pochodzenia roślinnego. Takim najlepszym graficznym podsumowaniem diety planetarnej, dzisiaj nie mamy ze sobą ilustracji, ale zachęcam Państwa do sprawdzenia, jest tak zwany talerz planetarny. I ten talerz planetarny trochę odwraca proporcje w tych naszych, na tych naszych codziennych polskich talerzach. Największą różnicę moim zdaniem tam widzimy w źródłach właśnie białka pokarmowego. Tam jest dość szczegółowo rozpisana sekcja poświęcona białku roślinnemu.
Na dużą uwagę zasługują na pewno rośliny strączkowe. Czy chciałabyś coś o nich więcej opowiedzieć? O tym, jak na tej diecie planetarnej zaprezentowano rolę roślin strączkowych, które są naszym bohaterem dzisiaj? Właśnie, tak. W diecie planetarnej rzeczywiście ten podział źródeł białka jest najbardziej istotny. Może zasługuje najbardziej też kontrowersje, może wzbudza, albo emocje, bo tam rzeczywiście wyraźnie widać, że tych białek pochodzenia roślinnego ma być o wiele więcej, aniżeli zwierzęcego. I białko pochodzenia roślinnego to właśnie nasiona roślin strączkowych, ale też orzechy, pestki, takie jak pestki słonecznika. I nasiona roślin strączkowych, czyli fasola, ciecierzyca, groch, one to są właśnie te źródła białka roślinnego, które powinny się pojawiać w naszej diecie o wiele częściej. Ja tutaj w międzyczasie troszkę próbujesz tę pastę dzisiaj na słono, ja natomiast zajmuję się sekcją słodką. Właśnie. Moje propozycje będą dzisiaj propozycjami słodkimi. I tutaj chcę Państwu pokazać, że z roślin strączkowych możemy przygotować też propozycję takiego kremu w zasadzie, trochę przypominającego kremy, które kojarzymy z półek sklepowych, nie będę wymieniała nazwy. Natomiast o wiele bardziej wartościowego, o wiele bardziej zdrowego i moim zdaniem też smaczniejszego. Więc tutaj mam ciecierzycę, do której dodałam już w tym momencie wcześniej przygotowane pire z daktyli. To pire z daktyli jest doskonałym sposobem na dosładzanie potraw, tak żeby jak najwięcej jednak mimo wszystko zdrowia przemycać. Zastępować na przykład cukier biały właśnie pire z daktyli. To są po prostu namoczone wcześniej daktyle w wodzie zblendowane. Ja tutaj je łączę z ciecierzycą i do tego dodam dość sporo kakao, tak żeby ta nasza propozycja, ten nasz krem był naprawdę tak intensywnie czekoladowy. I to wymieszamy jeszcze z masłem orzechowym. Więc jest to taka fajna propozycja na coś słodkiego, co jednocześnie ma w sobie na przykład mnóstwo błonnika, ale też chciałam zaznaczyć, że ten pomysł przemycania roślin strączkowych również do deserów jest bardzo ważny z perspektywy tego, ile tych roślin strączkowych dziennie sobie dostarczamy. I tutaj jest jedna z tych głównych różnic, jeżeli chodzi pomiędzy naszymi polskimi wytycznymi na przykład, albo jeżeli chodzi o te nasze trendy żywieniowe dzisiaj, dlatego że roślin strączkowych zjadamy no około 2 kg rocznie. Dieta planetarna zakłada, że powinniśmy roślin strączkowych zjadać nawet 75 gramów dziennie, z czego to jest liczba roślin przed ugotowaniem, jeszcze tych strączków przed ugotowaniem, czyli suchych. Więc tutaj przemycanie takich roślin strączkowych, nawet do deseru, do śniadania, do obiadu, jest doskonałym sposobem na to, żeby faktycznie w jakiś sposób starać się dobić do tych liczb. No właśnie, bo to takie, ta gramatura też możemy ją przetłumaczyć na miary domowe, czyli takie powiedzmy 100 gramów ugotowanej, to jest takie pół szklanki, więc to właściwie można włączyć w posiłki, czy to do sałatki, czy to do właśnie w paście. No, na pewno ten pomysł na to, żeby włączyć te strączkowe do past, ma na celu zastąpienie jednak tych produktów mięsnych, czyli na przykład wędliny. Czyli jeżeli mamy na kanapkę standardowo, czy często używamy szynki, no to taka pasta będzie tutaj zastępowała świetnie to źródło białka. I ja już wrzucam tutaj do blendera białą fasolę, która będzie składnikiem tej pasty z makiem. I właśnie mak jest też źródłem fajnym wapnia w diecie roślinnej i też świetnie chrupie w takiej paście i robi efekt konsystencji ciekawej. Tak, ja tutaj wejdę Ci w słowo, Agata, bo mówiliśmy o tym, że odchodzimy od tego pojęcia laboratorium w kuchni i przechodzimy na czystą praktykę, a tutaj mamy, Agata przyniosła w probówkach jednak mimo wszystko przyprawy. Dodaję do naszej pasty ciecierzycowej, do tego kremu czekoladowego odrobinę cynamonu. Można dodać na przykład przyprawy do piernika. To będzie sprawiało, że ten deser będzie jeszcze smaczniejszy, jeszcze bardziej jesienno-zimowy, także polecam. I też zachęcam do tego, żeby w ramach przygotowania tego, ja za moment będę tutaj włączała blender i będzie na chwilę głośno i będę
będę to wszystko rozdrabniała, natomiast zachęcam do tego, żeby próbować i żeby nie sugerować się dokładnie tymi proporcjami, które my Państwu zostawiłyśmy w naszych przepisach, które oczywiście są dostępne na stronie kongresu, tylko żeby do własnego smaku dodać więcej daktyli, dodać szczyptę soli, dodać więcej cynamonu albo więcej kakao, tak żeby to faktycznie było dostosowane do tych naszych preferencji smakowych, które przecież różnią się między poszczególnymi osobami. Więc ja teraz pozwolę sobie, Agata, jesteś gotowa, żebym włączała... Tak, rób hałas. Hałas w takim razie. Zaglądamy, jak tam wygląda nasza pasta. Jeszcze trochę ciecierzycy zostało tutaj niezblendowanej, więc pomożemy sobie łyżką. Zawsze można tą konsystencję, bo rzeczywiście w przyrobieniu tych past zawsze jest kwestia tej konsystencji i tego, że tam trzeba pomóc, przemieszać i sprawdzić przy okazji, jaka konsystencja. I ja na przykład czasem robię, rozcieńczam pastę tą wodą, w której moczyłam daktyle. Ja zwykle tę wodę blenduję razem z moimi daktylami, więc mi nie zostaje, natomiast faktycznie też czasem zdarza mi się dodać na przykład więcej masła orzechowego, które też sprawia, że ta pasta jest jeszcze smaczniejsza. Nośnikiem naszego smaku tutaj będzie ten tłuszcz znajdujący się w orzechach, który jest też bardzo korzystny dla naszego zdrowia w diecie planetarnej. Też przecież oznacza się, że te orzechy są ważnym elementem naszej diety. Znowu włączę na chwilę ten blender, żeby dobrze zrobić pastę. Mamy tutaj to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli ta pasta jest taka, proszę zobaczyć, dość gładka. Mamy kawałki drobne orzechu. Można jeszcze ją blendować na taki super idealnie gładki krem. To też zależy od Waszych propozycji. Ja taką pastę zwykle podałabym na przykład na grzance. To też jest sposób na to, żeby uważać na te resztki i nie wyrzucać żywności, nie marnować, co też jest elementem diety planetarnej. Tak, nie marnowania. Ale ja, wiem, że ty już mi ale ja już tak naleśniki, jednak naleśniki, czy nawet może można się pokusić o gofry. I taka pasta przy naleśnikach jest idealna. I może po prostu stać w słoiku przez kilka dni w lodówce, dobrze się przechowuje, więc na pewno może być taką gratką w lodówce. Najbardziej. Ja tutaj opowiadałam Państwu o tym, żeby próbować to, co robimy w kuchni. Ja sama tego nie zrobiłam, więc sprawdzę, czy ta pasta w ogóle się do czegoś nadaje. Tak. Może nawet potrzebuje więcej daktyli. A ja już przyprawiam też tu cebulę i... Tak, cebulę, jabłko przyprawiam tymiankiem, co daje też piękny aromat i bardzo pasuje do tego naszego fasolowego zestawu. Jak najbardziej. No dobra, tutaj widzę, że ta cebula potrzebuje jeszcze chwilę czasu. Ale myślę, że będę już ją przekładać. Prosta sprawa, podsmażona, jeżeli ktoś lubi bardziej, to można tam mocniej podsmażyć sobie tą cebulę. Ona nadaje tego smaku wyrazistego paście. I podobna sytuacja, no tak, blender przy pastach jest takim nowym bohaterem. I tutaj też blendujemy. I tu za to konsystencję można regulować olejem. Można dodać, smażyłam na rzepakowym, zwykłym, a na zimno można dodać olej na przykład lniany, który jest olejem tłoczonym na zimno, w związku z tym na zimno należy go też używać i wtedy w takiej paście świetnie się zgrywa i tą konsystencję nadaje, a też taki subtelny smak oleju lnianego bardzo też pasuje do takiej pasty. Mieszamy? Tak jest. Tutaj też myślę, że z konsystencją możemy regulować ją sobie, bo to może być pasta, która jest super gładka, ale może być też pasta, która ma te kawałki warzyw, tej cebuli, kawałek jakiegoś jabłka. Myślę, że to też zależy oczywiście od naszych preferencji, więc dowolnie. Natomiast wiem, Agata, że ta dzisiejsza pasta, którą robisz, to nie jest jedyna pasta, o której rozmawiałyśmy i tutaj coś z nami jeszcze leży. Ja pozwolę sobie
otworzyć zawartość tego słoiczka pięknego. Tak, to jest druga opcja. Jest to pasta z fasoli również. Tutaj użyłam czerwonej. W ogóle ja używam tu dzisiaj gotowanych fasol, ale równie dobrze można używać tych z puszki. Nasiona roślin strączkowych, które są w puszce, ułatwiają nam życie. Prawda. Czy mamy też dostępne opcje, tak jak twoja ciecierzyca w słoiku? I no, ułatwia, skraca drogę do tego, żeby więcej tych strączkowych jeść. Zachęcam też do później testowania większego asortymentu tych strączkowych, które są dostępne w postaci suchej. Po prostu mnóstwo jest fasol i rzeczywiście smak ich jest też troszeczkę inny i można eksperymentować. Ale tutaj właśnie jest czerwona fasola z pieczonym burakiem. Czyli też dość jesiennie. Też dość jesiennie, na zimę zapowiadającą się też jest to dobra opcja. Buraka pieczemy ze skórką, później go łatwo obieramy, wrzucamy do blendera znów razem z fasolą, z dodatkiem kilku składników, soku z cytryny, trochę czosnku i już taka piękna różowa jest. Warto do niej dodać troszeczkę natki pietruszki, ze względu na to, że jest natka pietruszki źródłem witaminy C, a witamina C razem z fasolą, a raczej z żelazem z tej fasoli jest dobrą parą, bo wtedy łatwiej wchłania się nam żelazo z nasion roślin strączkowych. Widzę, że już tutaj niebezpiecznie zaczynamy się rozgadywać, więc ja jeszcze może zapytam cię, z czym ty jesz te pasty, bo tutaj widzę, że mamy w misce mamy pastę, natomiast no rozumiem, że nie jadasz ich z łyżeczką prosto z miski, tylko z czym się podajesz? Myślę, że taka z fasoli, z tym jabłkiem i z cebulą, to na dobrym razowym chlebie z ogórkiem kiszonym, to jest ta para, taki zestaw klasyk, który tutaj na pewno zadziała. No ale Alicja, ja wiem, że ty masz jeszcze w zanadrzu hit naszego dzisiejszego spotkania i troszeczkę też inne składniki, czyli więcej trochę orzechów, nasion. Tak, no tutaj w tej diecie planetarnej to, co też jest ważne w tym fragmencie poświęconym źródłom białka roślinnego, to, co jest też dość zaskakujące dla wielu, nawet żywieniowców, myślę, w pewien sposób, to, że jako źródło białka w naszej diecie w ogóle, dieta planetarna sugeruje, że powinniśmy sięgać po właśnie orzechy, nasiona, pestki. Czyli nie tylko rośliny strączkowe, ale również te orzechy powinny być takim standardowym elementem naszej diety. I tutaj faktycznie moja propozycja na dzisiaj, oczywiście jestem przygotowana w dwóch wersjach, już gotowa, ponieważ jest schłodzona, więc będzie lepiej pasowała do tego jogurtu, z którym zaraz będę to podawała. Natomiast o co chodzi? Mamy pomysł na granolę przygotowaną ekspresowo, czyli prosto z patelni. Tutaj mam już mój miks, który może być zmienny w zależności od zawartości waszych szafek, waszych preferencji smakowych. Mamy płatki owsiane, które są bazą, do tego pestki dyni, orzechy włoskie, trochę sezamu, szczypta cynamonu też już tutaj jest wymieszana. Ja to po prostu wrzucam na rozgrzewającą się patelnię i to się będzie prażyło. Będzie się prażyło, aż zacznie trochę brązowieć, aż zacznie nam pięknie pachnieć tutaj. I posłodzimy to puree z daktyli. Ale posłodzimy to dopiero, jak to już będzie takie właśnie gorące, brązowe i wtedy wyłączymy źródło naszego ciepła, pozwolimy temu zostać na tej patelni, tak lekko się skarmelizować. Gdy łączymy to z puree z daktyli, ta granola jest trochę mniej chrupiąca, jest bardzo smaczna, ale jest mniej chrupiąca, natomiast gdybyśmy tutaj dodali trochę miodu, będzie trochę mniej zdrowo, natomiast będzie bardziej ten efekt chrupkości zachowany. No i będziemy to podawać z jogurtem. Z jogurtem sojowym. I to, jak mi Ala o tym powiedziała, to pomyślałam, wyższa szkoła jazdy, to na pewno jest już coś trudnego i zaawansowanego, ale okazało się, że zrobienie jogurtu zajmuje 5 minut i później całą pracę robią bakterie przez noc. To jest jogurt, który ja przyniosłam tutaj ze sobą, tak jak mówiłam, my upraszczamy. To jest jogurt, który przyniosłam ze sobą, zrobiony z napoju sojowego, fortyfikowanego wapniem, to jest bardzo istotne, wymieszanego ze starterem. I tym starterem mogą być kupione kultury bakterii jogurtowe, ale to może być też inny jogurt. Czyli na litr takiego napoju sojowego dajemy malutkie opakowanie albo zwykłego jogurtu zrobionego z mleka krowiego, albo tego napoju jogurtu roślinnego.
podgrzewamy to do temperatury około 45 stopni, mieszając, i później zostawiamy to w słoiku przykrytym przykrywką w piekarniku. Ja nastawiam sobie piekarnik na 40 stopni. Jak ta temperatura jest osiągnięta, ja wyłączam piekarnik, wstawiam tam te moje słoiki z tym podgrzanym mlekiem sojowym, zostawiam na noc 8 godzin, czasem dłużej, czasem krócej, i efekt widać tutaj. Także my z tym napojem, z tym jogurtem sojowym dzisiaj będziemy podawać tę naszą granolę. Ale pokaż konsystencję, Alicja, bo świetnie to wychodzi. Ja jestem pod wrażeniem tego jogurtu. Tak, jest on taki, jest taki aksamitny, bardzo bym powiedziała. On jest aksamitny, jest może trochę bardziej, trochę rzadszy niż te jogurty, które mają w sobie dodatek jakiegoś zagęszczacza, ale jest z konsystencją podobny do takiego jogurtu naturalnego, który żadnych substancji zagęszczających nie ma. Jest naprawdę bardzo aksamitny, no i smakowo myślę, że też jest całkiem ciekawy. Bardzo fajny. Ale Alicja, czy jeżeli użyjemy normalnego jogurtu, czyli takiego z mleka krowiego i posypiemy granolą, to już nie będziemy planetarne? To jest bardzo dobre pytanie. Jak popatrzymy sobie na talerz planetarny, to zauważymy, że tam jest oczywiście miejsce na jakieś produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli na ten nabiał, produkty mleczne, to miejsce się znajdzie na tym talerzu. Natomiast ogólne założenie diety planetarnej jest takie, aby minimalizować spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego. I tutaj myślę, że jeżeli chodzi o nabiał, to my w Polsce zjadamy go już stosunkowo sporo. I że fajną jest alternatywą to, aby od czasu do czasu próbować innych smaków i próbować rozszerzać ten nasz wachlarz kulinarnych możliwości. Więc ja bym bardzo zachęcała do tego, żeby faktycznie sięgać po te napoje sojowe fortyfikowane wapniem, aby taki jogurt samemu przygotowywać w domu. I oczywiście, jeżeli lubimy smak produktów mlecznych tradycyjnych, to warto jest też po nie sięgać, natomiast niech nie będą one podstawą naszej diety, zwłaszcza że gdy zastępujemy produkty mięsne, zwykle sięgamy po nabiał, więc tak czy siak zwiększamy jego spożycie, już przechodząc w stronę tej diety bardziej wegetariańskiej, więc tutaj alternatywa sojowa jest doskonała. Tak, no to czyli produkty mleczne tak, ale warto korzystać z tych roślinnych alternatyw ze względu na różnorodność, no bo prawidłowe odżywianie to jest różnorodność i jak urozmaicenie, czyli właśnie ten świat roślin nam to zapewnia tak naprawdę, bo jak jemy jogurt, to codziennie jemy ten sam, tak a jest. Jak jemy pastę, to jemy codziennie, jemy inną i mamy różne produkty. Więc w tej różnorodności tkwi siła i właśnie warto też zwrócić uwagę, wydaje mi się, że dieta planetarna jest takim bardziej ambitnym planem tych zaleceń, które już mamy, bo właściwie w zaleceniach krajowych mamy również zwrócenie uwagi na nasiona roślin strączkowych, żeby je jeść. Żeby je jeść. Żeby je jeść przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu, zastępując mięso. Tak. Więc jeżeli to już będzie nasz pierwszy krok, no to już jesteśmy na dobrej drodze do bardziej ambitnego planu, jakim jest. Jest dieta planetarna. No tak, my mówimy dzisiaj o tej diecie małymi krokami, więc chciałyśmy też pokazać te posiłki, te pomysły nie bez powodu. Pasta strączkowa, tak jak mówiła już Agata, jest doskonałym małym krokiem, bo w pewien sposób pozwala nam wciąż przy tych starych nawykach tkwić, czyli tradycyjne polskie śniadanie albo tradycyjna polska kolacja pod tytułem kanapki z czymś, więc wciąż możemy na tej diecie planetarnej te kanapki jeść, tylko zmieniamy to z czym je jemy i jakby korzyści zdrowotne, które z tego powodu osiągniemy, są ogromne, ale korzyści środowiskowe również. Więc tutaj pasty śniadaniowe to jest jeden z pomysłów, natomiast jogurt też jest dość częstym elementem naszej diety. I tutaj specjalnie przygotowujemy go dzisiaj w słoiku, dlatego że chcemy pokazać, że to nie tylko śniadanie, ale też na przykład drugie śniadanie do szkoły czy do pracy, czy też deser. I w takim słoiku można zapakować go właśnie jogurt, granola. Te granole można sobie wziąć w mniejszym pudełku też osobno. A no właśnie. A ja tutaj dodaję śliweczkę, bo... Dokładnie tak. O owocach też warto pamiętać. Więc tak zapakowaną granolę w słoiku można sobie wziąć ze sobą do pracy. I zakręcić przykrywką i gotowe. Tak. Aczkolwiek ja na przykład, nie wiem jak ty, ale ja lubię jak ta granola nie jest taka nawilgnięta, więc ja zwykle sobie te granole biorę w mniejszym słoiczku i dopiero na miejscu dorzucam, więc to też jest taka wskazówka. Tak. Tymczasem tutaj już czuję, że nasze pestki i płatki zaczynają pachnieć i zaczynają już te pestki sezamu odskakiwać od patelni, co oznacza, że już zaraz będziemy mogli dodawać naszego puree z daktyli. Myślę, natomiast tak jak Państwo widzą, ten efekt końcowy wygląda tak czy siak
Mniej więcej tak, czyli no, tutaj myślę, będziemy... że możemy zobaczyć, myślę, że już super. Na pewno chyba trzeba troszkę pilnować przy tej patelni. O, zdecydowanie, to nie jest czynność, podczas której można tutaj dyskutować, bo łatwo zapomnieć i faktycznie szczególnie przypalić. Te małe pestki, one szybko się... Tak, tutaj mamy sezam, który nieproporcjonalnie szybko się nam podgrzewa. Już widzę, że jest zarumieniony, więc możemy zamienić miejscami te patelnie, dobra? Żeby już ściągnąć z tego ciepła. Dobra. Okej. Okay. No dobra, i tutaj dodajemy już... Nasze pire z daktyli, takie dwie łyżki, mieszamy, odstawiamy i to będzie stygło. Ja nie podaję 100 granolą dzisiaj mojego jogurtu, bo z taką gorącą granolą ten jogurt nie będzie dobrze smakował. Tak. Dlatego przygotowałam wcześniej tę chłodną. Super wygląda, super i to świetnie pachnie i jest naprawdę szybkie i też można zrobić więcej za jednym zamachem tak, i później przechowywać dokładnie. W słoiku i domowe płatki takie słodkie mieć, i gdzie rzeczywiście tak. wiemy skąd pochodzi to źródło słodyczy. Tak, a jeżeli ktoś ma ochotę faktycznie zrobić taką większą porcję, to w piekarniku taka granola na blaszce przygotowana i później przechowywana w wielkim słoju, to jest doskonała alternatywa dla właśnie znanych nam ze sklepowych półek musli i tego typu różnych dodatków. Jak już jesteśmy też przy produktach mlecznych, ty tak. zrobiłaś jogurt, a ty chcesz zrobić twarowy? Tak, jeszcze właśnie to w myśl tego, że trochę w tych roślinnych zamiennikach używamy słów, które... Nazewnictwa, tak. które nawiązuje do tych produktów tradycyjnych. To chodzi o to, żeby... wiedzieć, z czym to się je, żeby wiedzieć, z czym to podać i tak wiedzieć, co to przypomina. Niekoniecznie, ja myślę, że niekoniecznie szukać zawsze trzeba smaku takiego dokładnie tak. jaki, bo na przykład w tym jogurcie sojowym smak jest na tyle inny, ciekawy i fajny po prostu tego produktu nowego tak. i podobnie może być w innych roślinnych zamiennikach, na przykład zamienniku twarożku, który można zrobić z pestek słonecznika. Pestki słonecznika należy namoczyć na noc, czy nawet na godzinę, dwie w gorącej wodzie. On wtedy robi się taki mięciutki i również znów blender. Tak, tak no kuchnia roślinna lubi blendery, to tak, prawda. Tak, jeżeli bym miała polecać jedną rzecz, od której warto zmieniać swoją kuchnię, jeżeli nie mamy dobrego blendera, a chcemy właśnie dokonywać jakichś nawyków żywieniowych, to zdecydowanie warto go poszukać, bo ułatwia funkcjonowanie w kuchni, tak? Tak, ale myślę, że ja w swoich praktycznych zajęciach w różnych miejscach to słyszę, że ludzie już, wiele osób tak. w Polsce blender ma jako oczywiście. Taki już stały element wyposażenia. Tak. Więc do takiej pasty twarożkowej ze słonecznika warto dodać kilka suszonych pomidorów. Aha. I na przykład soku z cytryny, tak, albo ogórków, soku z ogórków kiszonych. Tak. To też może być ciekawy dodatek, ale tak, umami. Tak. To ten smak, którego szukamy w kuchni roślinnej. No tak, i w zasadzie myślę, że my w ten sposób już pokazałyśmy całe bogactwo, udało nam się opowiedzieć o każdej z tych rzeczy, którą chciałyśmy dzisiaj przygotować, ale chciałyśmy na koniec zachęcić Państwa do tego, żeby odwiedzić stronę Kongresu Żywieniowego. Tam są podane wszystkie przepisy. I to, do czego chciałyśmy dzisiaj najbardziej zachęcić, to gotowanie, wspólne odkrywanie tych smaków. I jeżeli uda Wam się jakiś z tych przepisów odtworzyć, to oczywiście zachęcamy do tego, żebyście się z nami podzielili. My w mediach społecznościowych, jak Grzegorz wspominał, prężnie działamy, także możecie nas tagować. Medycyna stylu życia, Bistrong. Będziemy bardzo szczęśliwe, jak zobaczymy, jak podzielicie się z nami, jak Wam to smakowało, jak Wam wyszło. I to jest niesamowicie inspirujące, wydaje mi się, bo to jest zupełnie nowe spojrzenie na kuchnię i na gotowanie i mam wrażenie, że w tym XXI wieku naprawdę ta dziedzina przeżywa rewolucję. Nie wiem, czy pojawiło się najważniejszy termin, który zawsze mi się z tobą kojarzy, Eat Lancet. Pojawił się, nie słuchałeś uważnie. Troszkę słuchałem, ale nie wybrzmiewał co drugie słowo. Musiałam się pilnować, to było trudne, Grzegorz. Okej, rozumiem. Oto jeśli nie znacie
znacie, a mamy nadzieję, że znacie. To jest jeden z najważniejszych raportów, który się dwa lata temu ukazał? Styczeń 2019, no czyli tak, prawie dwa lata temu. I właśnie, my dzisiaj na ten temat będziemy pisać w naszych mediach społecznościowych jeszcze z okazji panelu dyskusyjnego, w którym pan profesor Artur Mamcerz będzie brał udział. Także będziemy trochę więcej o It Lancet pisać i o diecie planetarnej w Polsce. Także zapraszam. Jak do tam It Lancet i jego polska wersja jeszcze? Fantastycznie. Okej, rozumiem, że... Work in progress. Work in progress. Ale mamy po naszym spotkaniu tutaj za kulisami opowiem ci, jakie teraz mamy plany. Dobrze, dobrze. Jeszcze raz podsumowując, to była pasta z pieczonymi burakami i... Fasolą czerwoną, czosnek, sok cytryny. Okej. Mak, cebula, jabłko. Tymianek. Tymianek. Okej. I czerwona fasola, i biała fasola. Biała fasola. Dobra, co jeszcze? Granola z patelni, tak jest. Miks różnych pestek, płatków owsianych, cynamon, pióre z daktyli. Do tego jogurt sojowy. O kurza stopa. Domowej tak, roboty? Domowej roboty. Tak, tak. I to jest to? To jest to. Super. Możesz spróbować później. I pasta czekoladowa z ciecierzycy. Mhm. Tutaj z daktylami. Z daktylami, z odrobiną cynamonu, z masłem orzechowym, które naprawdę podbije smak. I okay. Wbrew pozorom to są wszystko bardzo proste i przystępne, tanie składniki. Tak jest. Także naprawdę ten krok może być bardzo łatwy. Bardzo serdecznie dziękuję. Koniecznie odwiedźcie media społecznościowe dziewczyn Bistrong i Polskie Stowarzyszenie Medycyna Stylu Życia. Dobrze, Polskie a my towarzystwo, tak. Widzimy się za jakieś 30 sekund, bo już za moment razem z Pauliną Nagel będę rozmawiał o tym, co to jest Centrum Dietetyczne Online i to jest jedna z opcji, z których możecie dzisiaj skorzystać na naszej platformie internetowej. A jeszcze za momencik, jeden z nielicznych rodzynków w dzisiejszej kuchni w towarzystwie jakże uroczej młodej damy, śniadań runda trzecia. Zostańcie z nami. Dzięki. Dziękujemy. Dziękuję.